Dzień dobry. Wróciliśmy z Baku. Tak jak obiecałem, pokażę moje codzienne auto, cokolwiek by to znaczyło, codzienne X czy M. Poważny samochód, dający wiele radości z jazdy. Czytam wasze komentarze. No i nie słyszeliście dźwięku GTR-a czy Corvetty. Chcielibyście zobaczyć może bardziej te samochody w akcji. Rozumiem to. W takim razie tym samochodzikiem, który ma już zimową oponę, który już jest przygotowany do tych warunków, jakie są za oknem. Spróbuję wam pokazać, jak to auto jeździ, trochę opowiedzieć w środku. Wrócimy i opowiem szczegółowo, jak to auto wygląda. Zabrałem kurteczkę, bo już jest chłodno. Także jedziemy, zobaczycie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy odcinek. X3. Każdy, kto widzi ten samochód na drodze, mówi, no fajny taki, rodzinny, nie za duży samochód. Zawsze trochę się uśmiecham, że ma dobre miejsce na wózek i na to, żeby zamocować fotelik dla dziecka, bo jest to samochód, który jest bardzo dobrze przystosowany do takiego pragmatycznego spojrzenia na komfort nie tylko kierowcy, no bo wiadomo, że kierowca jest szczęśliwy w tym aucie, ma świetną ergonomię, kierownicę, obsługę, wszystkie rzeczy są takie naturalne i bym powiedział, że logika jest tu duża. W niemieckich samochodach ogólnie logika posługiwania się wszystkim, co ci jest potrzebne, jest duża. Ale ten samochód jest dla mnie, można by powiedzieć, skrojony na miarę. Samochód codzienny, no, czym się powinien cechować? Powinien być wygodny. Cichy w miarę. No, tu już byśmy mogli podyskutować, bo jak się dobrze gazu daje, to te dźwięki się pojawiają różne prawdziwe. O, na przykład chciałem teraz tego pana wyprzedzić, ale sobie pomyślałem, że mógłbym go zdenerwować, więc na drodze publicznej jednak grzeczniej. To nie jest nawet szutróweczka, gdzie można sobie lekko, jak widzieliście, gazu dać i postawić to auto bokiem. Czy może zobaczycie? To jeszcze się okaże. Ten samochód z jednej strony jest bardzo prosty w używaniu. Wsiadasz, zapalasz, jedziesz i to jest najcenniejsze, że samochody supersportowe mają swoje systemy, trzeba je nagrzewać, różne rzeczy robić, hamulec ceramiczny potrzebuje też temperatury. Tu jest wszystko takie zwyczajne, takie po prostu wsiąść i jechać, ale ciągle nie dochodzę do sedna sprawy, gdzie jest to coś, co mnie tak przyciąga do tego auta. To nie jest moje pierwsze X3. Te, które miałem pierwsze, niestety odeszło w ciężki sposób. Pewnie niektórzy z was może to wiedzą, może pamiętają. Nie do końca mi wyszło, ale to też jest historia, którą wam kiedyś opowiem. Czy ten samochód w tej wersji jest szybki, jest piekielnie szybki? Jest samochodem, który z jednej strony, tak jak powiedziałem, komfortowy, o sobie zwyczajnie jadę, komforcik włączony, bo sobie guziczkami różnymi mogę prowokować to auto do jakichś zachowań, ale w wersji komfort normalnie sobie jedziesz, spokojnie, płynnie, nawet te zużycie paliwa zaczyna być trochę rozsądniejsze. No, dziękujemy ci, Omo. Ktoś dzwoni, teraz wybaczcie, odbiorę tylko telefon. Telefonik odebrany. Dobrze, że nie słuchaliście, o czym mówiłem. Czy ten samochód sprawia mi przyjemność i satysfakcję? Bardzo dużą. To był mój świadomy wybór. Tak jak wam powiedziałem, to jest nie pierwsze moje X3. Jestem teraz związany z BMW Sikora. No wiadomo, najlepszy w Europie
empowerowy salon. Salon, gdzie możecie wejść i zobaczyć wszystkie M-ki. I ja miałem tą okazję, ogromną okazję, przetestować w zasadzie jedną po drugiej. Piąteczkę, czwóreczkę, trójeczkę, jakąś dużą siódemą polatałem, ósemką. No, miałem okazję przejechać te wszystkie samochody, poczuć je, mieć tą ogromną przyjemność. I zobaczcie, wróciłem do X3. Ktoś mi powiedział, no po co? Przecież możesz, korzystasz z super samochodów. Wiesz, jak środek ciężkości ma znaczenie. Jak ogromną przyczepność można uzyskać, jak te kilkanaście centymetrów auto jest niżej. Z premedytacją wybrałem samochód ze środkiem ciężkości wyżej. A dlaczego? Bo taki sport teraz uprawiam. Bo jeżdżę samochodami cross country, samochodami dakarowymi, które mają dużo wyżej środek ciężkości. Które właśnie oczekują tego chwilowego, takiego bujnięcia się, tego, nie ma tego idealnego przyklejania się do drogi. X3 jest wyjątkowo sprawnym samochodem. Nie za bardzo czuć, że to jest SUV, który gdzieś ma wysoki środek ciężkości, bo próbowałem, mam takie swoje zakręty, na których przymierzam się, jaką prędkością da się przejechać. Ta X3 jest tam wysoko. No, oczywiście Michelin Pilot Sport 4S, ta opona jest założona fabrycznie. Zobaczcie, inżynierowie BMW wiedzą, co to jest dobra opona. Wiedzą, że to jest opona, której ten samochód potrzebuje. Po prostu najlepsza, najbardziej przyczepna opona. Już nie mówię o aquaplaningu, o tych rzeczach, które są super ważne dla takich samochodów. Przy dużych prędkościach to auto dalej jest stabilne, dalej dobrze trzyma się drogi. Napęd na 4 koła, wiadomo, to bardzo pomaga. Już nie tylko przy starcie, ale szczególnie gdzieś wjedziesz na kawałek luźnej nawierzchni, czy teraz na śniegu, widzieliście, albo zobaczycie, jak ten samochód pięknie jedzie po śniegu, jak on się układa. W zasadzie jest takim urządzeniem, którym można z powodzeniem bardzo płynnie i gładko podróżować po śliskiej nawierzchni pełnymi slajdami. I połączenie tych dwóch rzeczy jest dla mnie esencją. Czyli samochód bardzo komfortowy, bardzo prosty, dużo miejsca na walizki, 4 osoby w ogóle jadą w super komforcie. To jest, można powiedzieć, auto na co dzień. I tak one mi służy. Ale zobaczcie, jednym małym przyciskiem M1 uruchamiam coś, już się obudził. Już mówi, zaraz, co tu się dzieje? Czy ja muszę dodać gazu? Czy coś się dzieje? Nie mówię o M2. Jakbym wcisnął dwa razy, bo dwa razy się przyciska przyciskiem 2, byłoby jeszcze mocniej. Ale co się wydarzy? Zobaczcie, jak nacisnę gaz. Proszę bardzo. Sam sobie pomagam w zmianie biegów, żeby usłyszeć ten cudowny dźwięk. O, i znowu odepchnięcie. No, kocham to auto. O, nie będziemy przekraczać prędkości, także grzecznie. Zwalniam, to sekunda i to auto już jest w odległych. Jeżeli chodzi o prędkość w rejonach nie do końca dozwolonych w Polsce. Powrócę jeszcze raz do tego. Tylko dlatego wybrałem X3, że jestem teraz kierowcą, który musi siedzieć wyżej, który nie przychodzi z toru i sobie jedzie wygodnym SUV-em, tylko przychodzi z cross country mini czy mojej BM-ki, na której siedzi się jeszcze wyżej niż tu i musisz to po prostu czuć, że auto może troszkę później skręcić, że potrzebujesz go ugiąć, że potrzebujesz mieć ten moment, w którym poczekasz, aż on skręci. To jest dla mnie cenne. Za co jeszcze lubię ten samochód? Za nienaganną, bezwzględną technikę. Hamulce. Różnymi samochodami jeździłem w swoim życiu. Różne hamulce testowałem. Uważam, że hamulce empowerowe w BMW są wyjątkowe. Szczególnie te metalowe. Szczególnie właśnie można, ktoś by powiedział, że już poszło, że już ta era hamulca metalowego ginie, że teraz hamulce karbonowe, węglowe, jakby tam je zwał, czy hamulce ceramiczne, jak niektórzy nazywają, a to są różne mieszanki tego, co jest w tarczy i w klocku. Także te hamulce rzeczywiście, jeżeli chodzi o wydajność cieplną, o taką już bezwzględną używalność samochodów w warunkach wyczynowych, są lepsze. Ale te metalowe hamulce w tym aucie są zupełnie wystarczające. To nie jest lekkie auto. Wiadomo, że teraz bezpieczeństwo, to wszystko, co jest napchane w tym aucie, powoduje, że to nie jest lekkie auto. Ale mimo wszystko wydajność tego hamulca jest dla mnie niewiarygodna. I kolejna, jeszcze bardziej niewiarygodna rzecz, przebiegi, jakie robią te hamulce. Wyobraźcie sobie, że w tym aucie mam już 30 tysięcy kilometrów i są ciągle te same hamulce.
ktoś by powiedział, że to żaden wyczyn, no bo w normalnym aucie to jest rozsądny, zwyczajny przebieg. Te auto ma 510 koni i naprawdę bywa, że jeździ w ciężkich warunkach. I to są przebiegi niesamowite. GTR, metalowy GTR, metalowy hamulec w GTR-ze przeżywał 10-12 tysięcy kilometrów i trzeba było go wymieniać, włącznie z tarczami, no bo po prostu ciepnie nie wytrzymywał. To jest wielka przewaga BMW, że i materiał, i konstrukcja, i przelot powietrza jest tak zrobiony, że te hamulce bardzo dobrze żyją. Spróbuję Wam je pokazać z bliska. Nie wyglądają jakoś wyjątkowo. Oczywiście odpowiednio wiercone tarcze, odpowiedniej wielkości zaciski, bo to musi być dobry zacisk. Tarcze też nie są malutkie, to też jest ważne, ale nie wiem co, czy ta doskonałość połączenia materiału w klocku hamulcowym i tarczy powoduje, że one naprawdę są żywotne i bardzo odporne cieplnie. Inżynierowie BMW z premedytacją zostali przy automatycznej skrzyni biegów. Oczywiście, że łopatkami mogą ją zmieniać i dzieje się to bardzo szybko. Zawsze się nad tym zastanawiałem, bo jednak skrzynia dwusprzęgłowa powinna być szybsza, powinna być lepsza odrobinę, szczególnie w sporcie, ale oni doszli do doskonałości. Właśnie z tej automatycznej skrzyni potrafią wydobyć, wiecie co przede wszystkim? Wielką wytrzymałość. Te samochody mają naprawdę dużo newtonometrów, które obciążają cały zespół napędowy. 700 newtonometrów w takim małym aucie, a bywają przecież do tych samych skrzyń i momenty powyżej 800 i lepiej. To musi być wytrzymała skrzynia. To musi być skrzynia, która będzie dawała pewność jazdy. Oczywiście, że ktoś tam Wam opowiada, że nie wymieniajcie oleju w tych skrzyniach, że one są wieczne i tak dalej. To wszystko opowieści biblijne. Tak naprawdę ta skrzynia kocha dostać co jakiś czas świeży olej. To trzeba umieć zrobić. To jest oddzielny temat. To chciałbym Wam o tym poopowiadać, bo o te samochody trzeba dbać. Z tą mocą, z tym przyspieszeniem, z tą używalnością. Nowe normy unijne wyraźnie nam pokazują olej co 25, co 30 tysięcy. Ja wymieniam o jeden raz wcześniej, czyli w silniku, który potrzebuje takich obciążeń, no nie można sobie pozwolić, żeby olej miał 30 tysięcy kilometrów. Z przykrością to stwierdzam, niektórzy mnie nie będą lubili za to, co mówię, bo to jest nieekologiczne, ale te silniki muszą dostawać świeży olej, co najlepiej 10-12 tysięcy. Tak żeśmy przetestowali, bo można zrobić badania oleju, jak on wygląda. To jest jeszcze ciągle obciążenie, dla, szczególnie przy takich mocach, dla oleju duże i niestety nawet najlepszy ten olej, który ma długo żyć i długie łańcuchy ma i on działa świetnie niby, lepiej żeby był wymieniony i żeby sobie po prostu świeżutki w tym silniczku, w tych wszystkich zakamarkach krążył. Silnik tego samochodu to dzieło sztuki. Bardzo wielu tunerów, bardzo wielu ludzi budujących jakieś sportowe samochody używa tego silnika. W tym przypadku tego auta S58T, cokolwiek by to znaczyło, to mówi o tym, że jest to silnik, który w zasadzie po nawet drobnej elektronicznej robocie może sięgać 650-700 koni i to tak bezpiecznie, że nic się nie dzieje, że nie ma żadnych przygód, że nic się nie urywa. Myślę, że czas, żeby Wam pokazać, jak wygląda launch control w tym samochodzie. Co prawda troszkę jest ślisko, ale za chwilę podpalam wszystkie podzespoły. Podwójne M. MDM4WD Sport. Wciskam mocno lewą nogą hamulec. Naciskam gaz do dechy, żeby się napompowała turbinka. I poszli. I stóweczka. No całkiem nieźle. Całkiem nieźle robi wrażenie. Uwielbiam ten samochodzik. Słyszeliście? Zawsze się zastanawiam, czy to już głośniki, czy ten wydech. Nawet kazałem kiedyś Łukaszowi, Łukasz, wychodź na zewnątrz, posłuchamy tego samochodu. Czy on ma takie dźwięki, czy to tylko głośniki w środku? Łukaszek wyszedł, wsiadł z uśmiechniętą miną, taką pewną siebie. No muszę Ci powiedzieć, że nieźle brzmi na zewnątrz też. Także to było przyjemne. A za chwilę naciskam, zobaczcie sobie guziczek, tu i kompletna cisza.
zupełnie cichutki samochodzik, gdzieś tam wjeżdżam w dzielnicę, nie chcę, żeby mnie usłyszeli, więc sobie ten guziczek naciskam, klapki się zamykają, cichuteńki, frunię sobie, no może jeszcze nie elektryk, no i dobrze, ale pięknie jedzie, spokojnie, majestatycznie i o to chodzi, ale powracam, nie będę go zatykał, no co to za taki zatkany wydech, jak to jechać. No lubię ten samochód, no możemy powiedzieć, że jest naprawdę świetny. M1, czyli grzecznie spuściłem z tonu i komforcik. I znowu miły, grzeczny samochodzik, który sobie kruzujemy, którym sobie możemy jechać. To jest to, co jest, myślę, clue, czy sednem tego samochodu. Bardzo wygodny, spokojny, mile jeżdżący samochód, a zarazem urządzenie, którym naprawdę można się czuć bezpiecznie, można naciskając gaz wiedzieć, że on skręci, że zahamuje, że się to wszystko nie spali, nie przegrzeje. No bo wiele samochodów tuningowanych z ogromnymi mocami jedzie, ale bardzo krótko, bardzo słabo skręca zazwyczaj. Nikt się nie przywiązuje do tego, że te samochody tak naprawdę muszą być tym pełnym organizmem. Ciągle do tego powracam, ciągle Wam o tym mówię, bo to nie jest kwestia, że jest wielka moc i co dalej. Wielka moc to na kawałku prostej zadymi, zaświszcze, spali gumę, bardzo szybko pojedzie, nawet na koniec da się zahamować. Prawdziwy samochód jedzie długo, po ciężkiej, krętej drodze, gdzieś górskiej i jedziesz bardzo szybko, dynamicznie go używasz, a on cały czas Cię słucha, cały czas przyspiesza, cały czas hamuje, skręca, nie przegrzewa opony, ma odpowiednie zawieszenie. To jest ta wielka sztuka. Zawsze to mówię, samochód kompletny zaczyna się od tłoka, ten miejsce, gdzie powstaje energia, gdzie paliwo z powietrzem się spala, idzie dalej przez sprzęgło, przeniesienie napędu, czyli skrzynia biegów, mosty, dochodzi na koniec przez płośkę do zwrotnicy i do koła i te małe cztery pocztóweczki, no bo musicie sobie wyobrazić, każdy samochód jest na czterech pocztówkach, takich na wcale niedużych, czyli opona, która styka się z ziemią i to wszystko musi być jednym organizmem, całościowe. Wtedy ten samochód jest wydajny, wtedy jedzie cały czas z radością, wtedy czujemy, że hamujemy, skręcamy, przyspieszamy. Co to za urządzenie, którym strzelisz z gazu, sapniesz i za chwilę już tylko możesz patrzeć, czy jest przegrzane, czy jest coś spalone, czy jest coś urwane. Dragstery są do tego, a samochody to jest finezja. To jest to coś, co powoduje, że je kochamy, że je dotykamy i mówimy, nie, nie, no mój samochodzik jest moim ukochanym samochodzikiem. Moje X3 jest takim samochodzikiem. No tak se jeżdżę, tak Wam opowiadam, ale myślę, że musimy znowu wjechać do mojego garażu, postawimy sobie tą BMW-czkę i pokażę Wam detale. Jak ona jest skonstruowana? Mała, skromna, nie rzucająca się w oczy, no może chociaż kolor mi taki wybrali, emowy. Powiedzieli, chłopaku, będziesz jeździł samochodem, który ma ładny kolor. Wiecie, jakim jestem gościem. Czarny i najlepiej czarny. No ale jak już jest pomarańczowy, czy nie wiem, jak go nazwać, on ma jakąś specyficzną nazwę, to jest taki trochę kolor teraz empowerowy. Przyzwyczaiłem się, nawet go już polubiłem. Także wjedziemy do garażu, obejrzymy go dokładnie, otworzymy maseczkę, zobaczymy, jak ten silniczek się prezentuje, zobaczycie, jaki ma normalny, duży bagażnik, jak ten samochód w środku jest ergonomiczny i fajny. To wszystko Wam pokażę w garażu. I oto ta X3 jest w miejscu, w którym stała i Corvetta, i GTR, ładnie oświetlona. Wiecie, ile się namęczyliśmy, żeby doprowadzić go do jakiego takiego stanu? Niestety zima ma swoje warunki. W tej feldze czego tam nie było? Śniegu, piachu. Ale żeby pokazać Wam na koniec, jak wygląda prawdziwy, emowy zacisk, jak wygląda ten hamulec, naprawdę szorowaliśmy te koło.
Zobaczcie, samochód można powiedzieć taki rodzinny, ktoś by powiedział nie za duży, żona się trochę zawsze ze mnie naśmiewa, że jeżdżę takim mniejszym samochodem, ale czy wiecie, że w porównaniu do X7 w środku, ja mam taki prosty sprawdzian, siedzę za kierownicą i próbuję z brzegu, z drugich drzwi coś wyciągnąć. Jak widzicie, jestem długi, mam długie ręce, prawie jak goryl. I sobie biorę tego kapa i muszę się tak wyciągać. Także jest to w środku naprawdę duży samochód. 4 osoby w przyzwoitym, naprawdę rozsądnym komforcie podróżują sobie tym autem. Pokażę wam później środek, zajrzymy, jak wygląda przód, bo z przodu jest naprawdę super, siedzenia, które można sobie regulować, przymykać, trzymać sobie, trzymanie boczne jest regulowane. Prawdziwe sportowe fotele, które oczywiście nie są karbonowe, jak w GTR-ze, ale są bardzo wydajne, jeżeli chodzi o ergonomię, o to, że można sobie ustawić, podeprzeć lędźwie, wybudować to, co człowiek potrzebuje. Niewiele osób tak naprawdę umie skorzystać z takiego fotela, żeby ustawić się do rzeczywistych swoich potrzeb. Często widzę tak wygiętych panów, często widzę kierownicę w tym miejscu, często widzę wyścigowców. No to jest ten styl, prawda? Położone siedzenie, długie ręce. Bardzo ciężko jest na takiej długiej ręce wykonać szybki ruch. Dlaczego to jest mój codzienny samochód? Zobaczcie, z jednej strony naprawdę wygodne, zwyczajne auto, ktoś by powiedział. No takie auto, które przemyka sobie. Może ten kolor, no i te małe znaczenie, że to jest MK, że to jest prawdziwy sportowy samochód, właśnie w budce X3, jak niektórzy mówią, wyróżnia go. Ale tak naprawdę ten samochód daje mi ogromny komfort, ogromną frajdę. Tym autem przejechałem już 130, poprzednim 120 tysięcy kilometrów, więc mogę śmiało powiedzieć, jak się tym autem jedzie. To jest samochód, który po pierwsze przy spokojnej, takiej miękkiej eksploatacji jest naprawdę zwyczajnym, fajnym samochodem. Można wszystko pozamykać, można go wręcz wyciszyć. On ma poprzez tą moc, która no nie jest mała i tuzinkowa, bo to jest 510 koni, już wam przecież o tym mówiłem, no niestety z wydechu te dźwięki się wydobywają. Można sobie zamknąć wydech, też już o tym mówiłem, i jechać sobie cichutko, grzecznie i spokojnie. Ale gdy potrzebujesz coś poczuć, gdy potrzebujesz przyspieszyć, to jest to kawał zwierza. 21-calowe koła, które nawet nie widać, zobaczcie, przy tych nadkolach, że one są takie duże. Nie za duża szerokość kół, to też jest ważne, bo samochód jest bardzo sprawny, bardzo skrętny, bardzo, jak na BMW, reaktywny. Zawsze zastanawiałem się, czy samochód z taką masą, z takim tutaj kawałkiem metalu dużym, niepotrzebnym, bo jeżeli ktoś by porównał to do rajdowego samochodu, no to ten metal jednak tutaj sterczy. Ten samochód jest świetnie wyważony, ma dobrą kinematykę. To jest samochód, który, jak widzieliście, całkiem żwawo się kręci. Bardzo go lubię. Oczywiście to nie jest do tego samochód. Można szybko przegrać dyfry, można szybko narozrabiać, ale było ślisko, śnieżek był gładziutki. Myślę, że nie straciłem gwarancji poprzez ten bączek, który zrobiłem. Jak tak przechodzę, zobaczcie, to lustereczko, które ma taki charakterystyczny, nie wiem, taki narożnik, który idzie w stronę samochodu. Po tym można poznać samochód Empower. Oczywiście są fachowcy, którzy ładny taki plastyczek dokładają i też mają taki wystający kawaj. To co wtedy robicie? Już o tym mówiłem. Zaglądamy do koła i patrzymy, czy tam jest prawdziwy hamulec, czy tylko malusieńki, grzeczniutki zwalniacz, bo hamulce się dzielą na hamulce i zwalniacze. No i przechodzimy do światełek. Był już okres, kiedy BMW bardzo mocno szło w laser i wszyscy mówili, że to jest przyszłość, a jednak adaptacyjne LEDy są tak dobre, są tak w tej chwili doskonałe, tak pięknie oświetlają drogę, że ja czuję się bardzo bezpiecznie w tym samochodzie i naprawdę dużo widzę. Nie tylko światła długie, no bo wiadomo, że chcielibyśmy mieć światła daleko, do przodu, szczególnie przy większych prędkościach to ma znaczenie, ale ta adaptacja pozwala zobaczyć, co jest na poboczu, co jest na chodniku, co się wokół nas dzieje. To nie jest tylko wąski kawałek światła. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem i tata mi zawsze mówił, synu, jak mijasz się z samochodem z naprzeciwka, nie patrz w te światła tego samochodu, bo mamy taki odruch. Tylko patrz na pobocze i bądź gotowy do natychmiastowej zmiany na światła długie. Albo zostań na tyle na długich światłach, żeby obserwować te miejsce, w którym będziesz się mijał z tamtym samochodem, czy tam coś nie stoi. Pamiętacie te czasy? Teraz już jest mniej. Kiedy nieoświetlone
przyczepy pojawiały się nagle. No i wtedy trzeba było sprawdzić, czy mamy poduszki. Chociaż za moich czasów z tymi poduszkami to było różnie. Do spania były, ale w samochodach nie za wiele. W tym aucie jest kilkanaście poduszek powietrznych. To auto jest naprawdę bezpieczne. Naprawdę przygotowane nie tylko pod kątem kierowcy, pasażera czy tych, którzy siedzą w środku, ale także przygotowane na pieszego. To jest straszne uczucie, jak masz kolizję z pieszym. Nigdy tego nie miałem i mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie, ale wiem, że kształty, że to wszystko, co robią inżynierowie, służy także temu, żeby przy kolizji z pieszym te skutki były jak najmniejsze. Czy ten samochód jest ciekawy pod względem kształtów? Bo jeszcze raz się mu przyjrzyjmy. Zobaczcie, z jednej strony prosta bryła, z drugiej strony takiej sportowej charakterystyki dodają te wszystkie wloty, te wszystkie odpowiednie miejsca. I znowu, nie jest to samochód, w którym wloty są do tego, żeby ładnie wyglądało. Tylko te powietrze krąży. Idzie do hamulców, idzie do chłodnic, idzie do interkulerów. To auto potrzebuje schłodzić te 510 koni. No więc co, jeżeli mówimy o silniku, to czas otworzyć maseczkę. Wiecie, jak się otwiera w BMW? Dwa razy, pociągamy dwa razy. Ciach, ciach. I dopiero wtedy maska się otworzy. I nie ma żadnych zabezpieczeń. Idę do auta, idę do środka. No i tak się otwiera maseczka w BMW. Sama poszła do góry. Dwa amortyzatorki z gazem, które ładnie podnoszą. Nie stukamy głową. Patyczka nie trzeba, że no trochę bałaganu jest. Tak, to co wam mówiłem, to nie jest mój świat, że tutaj jest jakiś kurz. Wezmę szmatę i później to wytrę, żeby nikt nie widział. Ale zobaczcie, ta plastikowa przykrywka no troszeczkę zamyka nam ten świat. Chodzi pewnie o to, żeby było jednak trochę ciszej, ale zobaczcie konstrukcję. Jakie pręciki, jakie rozpórki. To wszystko po to, żeby ten samochód miał sztywność. Taka X-trójeczka, ktoś by powiedział, no jak taki samochód w takiej konstrukcji może tak pięknie trzymać się drogi? To są właśnie te wszystkie elementy. Gdybyście zobaczyli to pod podwoziem, mnóstwo takich samych poprzeczek, które wiąże te nadwozie, żeby one uzyskało odpowiednią sztywność. I to nie taką sztywność, która robi, że ten samochód jest jak betoniarka. Absolutnie. On musi pracować. On musi mieć tą odpowiednią sprężystość tego zawieszenia. To samo robimy w samochodach wyczynowych. To samo jest w samochodzie rajdowym. Ale powrócę do tego cudownego, wspaniałego S58T. No taka jest, takie jest oznaczenie tego nowego 3-litrowego silnika. Ten samochód jest odblokowany, czyli ma tak zwany pakiet M-Driver. Pakiet M-Driver to znaczy, że nie 255 jest cięty, tylko 285 jest cięty. Ktoś powiedział, co to za różnica 30 na godzinę? Wierzcie mi, że 30 na godzinę to spora różnica, szczególnie przy tych prędkościach. A jak tamta poprzednia BMW-czka była całkowicie otwarta, ta X3-eczka, pokazywała z przodu trójkę. Jak już widzisz z przodu trójkę w takim samochodzie, no to już wiesz, że te powietrze, które inżynierowie od aerodynamiki robili, już troszeczkę inaczej biegnie. Wchodzi pod podwozie i charakterystyczne uczucie. Zobaczcie, jak oni są doskonali. Ten jest samochód przygotowany do 285 na godzinę. Później już odcina. Już czuję, że właśnie przy tej prędkości zaczyna się lekko podnosić. Zaczyna mieć efekt docisku zmniejszony. Czyli te wszystkie spoilerki czy konstrukcje, nawet ten mały z tyłu spoilerek, już nie ma tego odpowiedniego docisku. Już powoduje, że ten samochód niestety na długim łuku będzie taki coraz lżejszy i lepiej, żeby się nie odelżył. No bo jak się zaczynasz przesuwać przy tej prędkości, robi się gorąco. Dwa zameczki w BMW. Więc co robimy? Zamykamy w tych miejscach. Przeciskam sobie. Nie lubię, jak tu się takie wgięcia robią. Są tacy, którzy naprawdę naciskają albo zamykają. Niektórzy, już nie będę używał sformułowania, jak kogo się zamyka, żeby tak maseczką uderzyć. Jeszcze raz powrócę do tego, co wcześniej zauważyłem w tym samochodzie. To, że jest to naprawdę użytkowe auto. Bo jeżeli mamy taki silnik z taką wielką mocą, no to spodziewamy się ogromnego spalania. Wyobraźcie sobie, że ten samochód potrafi spalić 90 litrów na 100. Przy naciśnięciach jest tu wyświetlacz, który pokazuje chwilowe spalanie. Spojrzałem raz, 99 litrów. Mówię, to jest niemożliwe. Oczywiście pełne obciążenie, wszystkie newtony wydobyte z silnika, pełna moc i wtedy to spalanie jest ogromne. Ale
jadąc 100-120 na godzinę, no ciężko jest tym samochodem jechać taką prędkością, ale jadąc takim samochodem z rodziną powolutku, grzecznie, ten samochód potrafi palić poniżej 10 litrów. Wyobrażacie sobie? Oczywiście ktoś się uśmiechnie, mając swoje auto, mówi, co to jest 10, to jest nadal dużo. Tak, ale ten samochód przy mojej średniej jeździe spala 16-17 litrów. Przy GTR-ze to jest 3-4 litry mniej, czyli jest to wyraźnie, mimo że opór powietrza, że aerodynamika tego samochodu jest gorsza niż w GTR-ze, a jednak auto, które jest skonstruowane do zwyczajnego jeżdżenia, do jeżdżenia bardzo szybkiego, kiedy jesteś na autostradzie i możesz nacisnąć, niemieckiej autostradzie, bo na polskiej 140 i koniec, a na zwykłej drodze, z rodziną, z walizkami możesz spokojnie podróżować. Z walizkami. No to przejdźmy do bagażnika. Pokażę wam, to też jest szokujące, że to auto ma naprawdę duży bagażnik. Jechałem na zawody na Węgry X7. Włożyliśmy 4 torby. Kiedy pojechaliśmy na kolejny rajd, już właśnie tym X3, no to mówię, jak my się tutaj zmieścimy? Weszły te same 4 wielkie torby do tego bagażnika. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Przyjemne uczucie, samo się otwiera. No całkiem sporo. Całkiem sporo miejsca. Myślę, że to jest jakiś określony kanon tego, tej wielkości. Co ciekawe, siedzenia można bardziej pionowo postawić. Już nie mówię o tym, że jak je złożysz, to tam naprawdę wejdzie duża szafa. Zamykamy ten teatrzyk. To też jest przyjemne. A chcecie zobaczyć dobry numer? Nawet nie wiedziałem niedawno, że ten samochód w taki sposób też otwiera bagażnik. Podchodzę, pełno walizek, trzymam zakupy, więc co robię? Cyk i nic. No to jeszcze raz cyk i nic. Poczekaj, no co ty mi robisz? Ta wersja otwierania jest sporo lepsza, jak się ma kluczyk. Normalnie robiłem tak. Ale teraz zrobię tak. Cyk. Uhu! Zadziałało. Moje kochane BMW. I co tam? Nawet tu się mieszczę. Zobaczcie. Mogę zaatakować z główki. Tu nie jest ustawiana wysokość otwierania, bo w niektórych samochodach można sobie ustawić. Masz garaż, który jest trochę za niski i nie chcesz, żeby prał o sufit. Chociaż nie wiem, może tu też można. Samochód użytku. O, moja torba. Do treningu przestawimy. No sobie zobaczcie, siadam sobie z tyłu. Ja naprawdę jestem wysokim gościem, 1,96 m. Jakoś się te nóżki mieszczą. Mogę sobie klimatyzację ustawić na siebie, podgrzać fotelik. No całkiem nieźle, prawda? Jak na taki samochodzik. Pasy z charakterystycznym kolorkiem. To też robi przyjemne spojrzenie. Ciekawe, czy lepiej trzymają, jak trzeba polatać. Duży szyber dach, który sobie można otworzyć. No, taki szklany dach czasami, jak dotykasz dachem ziemi i ta ziemia zaczyna wchodzić do środka, wtedy myślisz sobie, że gdyby był blaszany, byłoby trochę lepiej. Podsumowując ten samochód, z jednej strony wygodny, bezpieczny SUV, w którym mogą podróżować członkowie rodziny razem z tobą, możesz spokojnie płynąć, można by powiedzieć wręcz majestatycznie, a z drugiej strony wojownik, gotowy do walki, mimo że kształty tego samochodu troszkę nas oszukują. Pokazują spokojny, grzeczny samochód. Ale specjaliści, pamiętacie, pokazywaliśmy wam, zajrzeć w koło, spojrzeć na przedni zderzak, jak te wloty są skonstruowane, gdzie te powietrze podąża i po co one tam podąża. Ja wam powiem, że mimo że w grupie Sikora korzystam z bardzo różnych samochodów. Mam okazję jeździć 8, 5, CS-ami, 3, 4, potworkami, które na każdy ruch kierownicy reagują. Ja wybieram ten samochód. Mówiłem wam o tym dlatego, że jest troszkę wyższy, że mi do sportu bardziej pasuje, ale dla mnie podstawową cechą, żeby jeździć takimi samochodami, w takim kolorze, no ktoś by powiedział, że to nie jest za bardzo mój kolor. Ja już go polubiłem, przyzwyczaiłem się, nawet go trochę pokochałem. Ale tak naprawdę to jest miłość do samochodów. Ja kocham samochody i zawsze je będę kochał.